Spotkaliśmy się tutaj, aby świętować Gminny Dzień Edukacji Narodowej, aby świętować Dzień Nauczyciela. Kim jest nauczyciel? Nauczyciel to ktoś, kto widzi w każdym dziecku wyjątkową osobę i zachęca je do rozwijania jego indywidualnych talentów i mocnych stron. Nauczyciel to ktoś z wyjątkowym talentem i zawsze z uśmiechem w zanadrzu. To także ktoś, kto nie szczędzi czasu, by wysłuchać obu stron, zawsze starając się być fair. Nauczyciel to ktoś, kto za zasłoną wybuchu złości i buntu dostrzega krzywdę i ból. Witam zatem z prawdziwą przyjemnością i z największą serdecznością wszystkich na dzisiejszej uroczystości, na Gminnym Dniu Edukacji Narodowej. Dzień Edukacji Narodowej nazywany jest potocznie Dniem Nauczyciela. A ten Dzień Nauczyciela to kojarzy się nam wszystkim chyba z podziękowaniami, życzeniami, cytatami, które przypominają o tym, jak ważnym miejscem w życiu każdego człowieka jest szkoła. Nawet tutaj ten cytat mówi tak dużo. Myślę, że szkoła uczy i wychowuje. Szkoła jest miejscem, z którego młody człowiek wyrusza w długą drogę ku dorosłości. Każdy z nas był kiedyś uczniem. W szkole uczył się poznawać świat, budować więzi z innymi ludźmi, podejmować odpowiedzialność za własne decyzje. I nie tylko za własne decyzje, ale i postępowanie. I chociaż Arystoteles twierdził, że najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem jest, jaki można dać dziecku, jest wykształcenie, to tak naprawdę nauczyciele każdego dnia pamiętają, iż od dorosłych zależy, na jakiego dorosłego wyrośnie dziecko, jakim wartościom będzie hołdowało oraz w jaki sposób będzie funkcjonowało później w społeczeństwie. Nauczyciele wykonują bardzo ciężką pracę. Nie tylko przekazują wiedzę, ale też wskazują wychowankom cenne wartości. Mało tego, towarzyszą im w ważnych momentach. Pamiętają, że dzieci potrzebują ich nawet wtedy, gdy odtrącają pomocną dłoń, czy może nawet buntują się czasami. Uświadamiają, że liczą się nie tylko sukcesy, a porażki czy trudności w końcu mogą okazać się czymś pożytecznym, czymś, co wzmacnia człowieka i pozwala mu odkrywać własną siłę. Szanowni Państwo, drogie dzieci, za nami trudny czas edukacji zdalnej, nowej sytuacji, w której musieli się odnaleźć wszyscy. Wszystko wskazuje na to, że i ten rok szkolny nie będzie należał do łatwych. Słyszymy tutaj takie hasła: węgiel, energetyka, zmiany w karcie nauczyciela. To wszystko nastraja taką niepewnością, takim pesymizmem. Straszą komisarzami. Wierzę jednak, że mimo wszystko z
stworzymy jak najlepsze warunki do wszechstronnego rozwoju każdego naszego ucznia. Żebym nie wiem, co kto mówił, to jest jedno ważne. Urząd Gminy wspiera oświatę jak może. Jak to nie myśli się o oświacie? Jak 25 milionów środków przeznaczamy na funkcjonowanie oświaty w gminie naszej. Przy subwencji 12 milionów. Ale się nie poddajemy. Wiemy, że pieniądze włożone w wychowanie młodego pokolenia zwrócą się nam. Drodzy nauczyciele, dziękuję wam za wasze oddanie pracy, która wymaga nie tylko wysokich kompetencji, ale również siły, odwagi i właśnie tego przyjaznego serducha. Wierzę, że wasi uczniowie odpłacą wam za zaangażowanie szacunkiem i wdzięcznością. Dziękuję panu dyrektorowi, wychowawcom, nauczycielom i pracownikom szkoły. Dziękuję wszystkim państwu, gdyż to wasza wspólna praca tworzy tą szkołę i atmosferę, w której uczą się nasze dzieci. Niektórzy zapewne powiedzą, że to jest po prostu wasza praca. Jednak dla nas rodziców jest to szczególne, gdyż kształtuje postawę, osobowość i zainteresowania naszych dzieci. Zdajemy sobie sprawę, że w szkole spędzają dużo czasu, dlatego dziękujemy za trud i wysiłek składany każdego dnia w wychowanie, przekazywanie wiedzy i doświadczenia naszym dzieciom. Panie dyrektorze, Święto Nauczycieli, Dzień Edukacji Narodowej, no i wy, jako grupa zawodowa, jako osoby zapaleni do swojego zawodu, natchnieni i z takim sercem i oddaniem dla uczniów i rodziców również. Dzisiaj fantastyczna część artystyczna, panie dyrektorze, gratulujemy. No i na koniec niespodzianka, być może w Cici Boże dużym szkoła artystyczna. Potencjał jest. Potencjał jest, dało się do dzisiaj zauważyć. Jestem naprawdę bardzo dumny ze swoich uczniów. Bardzo się cieszę też z zaangażowania i pracy nauczycieli, którzy no, musieli po swoich godzinach pracy, ale to wszyscy wiemy, że nauczyciele tak pracują z dziećmi, żeby coś dodatkowego, ich pasje, ich zainteresowania rozwijać, to muszą pracować po swoich lekcjach. To nieprawda, że nauczyciel pracuje tylko 18 godzin. Naprawdę uwierzcie państwo, że dużo, dużo więcej i co najmniej tyle, ile jest w kodeksie pracy, czyli co najmniej 40 godzin. Jaka jest szkoła w Cici Boże duża? Nasza szkoła nie jest szkołą dużą. Mamy 105 uczniów w tym roku plus 142 przedszkolaków. To nie jest tak bardzo dużo, natomiast mamy wspaniałe warunki bazowe.
dysponujemy halą sportową, dysponujemy dużym obiektem, dysponujemy boiskiem sportowym i jeszcze urządzeniami w budynku szkoły sportowymi, które wykorzystujemy. Ja jako nauczyciel wychowania fizycznego wspieram i zawsze cieszę się, jeżeli uczniowie chcą ćwiczyć, a jeżeli pojadą na zawody i osiągają jakieś wysokie lokaty, no to jestem bardzo szczęśliwy. W tych czasach trzeba dodać, po tych czasach covidowych, trudniej jest troszeczkę zachęcić uczniów do ruchu. Przyzwyczaili się niestety uczniowie do pracy przy komputerze i teraz najprawdopodobniej taka pozostałość po tym okresie nauczania zdalnego, że wolą wybrać czasami komputer niż aktywność ruchową, ale dajemy radę. A ty, młoda panienko, co masz na sobie? Przypominamy ci, że to hala sportowa, a nie tak mady. Której ty jesteś klasy? A z pani Beaty wszystko jasne. Grażyna Majewska. A ty? Myślałeś, że nie zauważę, co masz na nogę? Jak ty się nazywasz? A, Sławomir Adak. To ten, co już tyle lat w tej samej szkole siedzi. Od dziecka gadam, nawet dużo, to mogłabym tak samo, tylko za pieniądze. A matematyka? Przecież tam trzeba umieć liczyć. Kryśka, jak się całe życie liczy, żeby do pierwszego starczyło, to żadna matematyka człowiekowi nie straszna. A religia? A religia to najprościej. Cały październik odmawiasz z uczniami różaniec, w grudniu roraty, a w maju nabożeństwa majowe. A w styczniu? A w styczniu modlitwy za zdrowie naszej kochanej dyrekcji. No, rzeczywiście to nie trudne, a pieniądze z tego niezłe, nie? Widziałam te auta zaparkowane przed szkołą. Auta są uczniowskie, nauczycielskie stoją u nas w kantorku. W kantorku? No, nie widziałaś dyrektora, jak na góralu śmiga? O matko, to kiepsko się wiedzie biedakom. I zawsze tak było. Przed wojną to był wstyd ożenić się z nauczycielką. Czytałam taką książkę. A kiedy? Oj, niedawno. No po co? Oj, Kryśka, to trzeba coś czytać, nie? Czytałam, że w takiej jednej zakochał się bogaty dziedzic, ale nie mógł się z nią ożenić, bo ona była biedna jak ta mysz kościelna, a on miał super furę. Kabriolet? Oj nie, Kryśka, nie. Powóz i 4 konie. I tak się biedaczka przyjęła, że poszła do szkoły, złapała trąd i umarła. Biedni nauczyciele. Oj, nie tacy biedni. Przyzwyczaili się jak bakterie do antybiotyków. Dawaj, Kryśka, dawaj. Zaraz na tą lekcję będą dzwonić. Na niebie jasne świeci słońce. Na to, że jesień w klasie swej. Na ziemi złote. Patrz, Kryśka, tylko sprzątać i sprzątać. Nic człowiek nie usiądzie, żadnej kawy nie napije, nic. Całkiem inne dekoracje, to są jakieś prowokacje?
Jaki dziś dzień mamy? Imieniny dyrektora? Chyba jesteś chora. Dyrektora w listopadzie. Mówił im na pierwszej radzie. Gdzie mi tu leżysz 20 minut po dzwonku? Ja wyskoczyłam do kwiaciarni. Po kwiaty dla naszej pani. Przecież dzisiaj dzień nauczyciela. Zmykaj. Wiesz co, Halina, ja to mogłabym być nauczycielką, bo podobno uczniowie się w nich podkochują. Jakie to musi być miłe, tak po 40. A to dziś dzień nauczyciela, to i pewnie emeryci przyjdą. Przychodzą tylko 2 razy do roku. Dziś i na Boże Narodzenie. Czemu tylko 2 razy? A ty myślisz, że z ich emerytury to na więcej biletów autobusowych wystarczy? Ale teraz będzie wspomnień. Chyba trochę im żal dawnych lat. Na pewno im żal. O, widzę jednego, jak tam idzie. Przepraszam za spóźnienie, ale stałem w kolejce po zasiłek. Życie nauczyciela nie jest łatwe. Oj nie, jeszcze wczoraj miałem pracę i zawodowo się realizowałem. Praca ma nie była łatwa, czasem w skórę dała dziatwa. Ale gdy już było źle, po cichu śpiewałem sobie, że... Że jeszcze tylko wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec i wakacje. Znów będą wakacje. Dziś jest dzień nauczyciela, czas radości i wesela. Dziś składają wam uczniowie życzeń moc związanej mowie. Niech wam los łaskawy sprzyja, niech was szczęście nie omija. Niechaj głupstwa was nie smucą, niech wam gwiazdy dosnucą. Niechaj świat się do was śmieje, niech wiatr oczy wam nie wieje. Niechaj was omija grypka, wiernie służy złota rybka. Moc